Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. Tak jak wczoraj, idziemy zebrać kolejną sztukę walki lub... Stąpaj ostrożnie, panie. Stara Yarikawa to niebezpieczne miejsce. Co się stało? Właśnie. Szliśmy drogą i nagle usłyszeliśmy krzyki. Gdy tu dotarliśmy, było za późno. Musieli się pozabijać. Nie. To duch zemsty Yarikawy. Duch? Znasz część historii, ale nie całą. Ucha. Dawno temu samurajowie klanu Yarikawów byli najlepszymi szermierzami na wyspie. W każdym pokoleniu jednego z panów uczono rodzinnego kredu. Zarąbiste są te obrazki. Groźnej techniki zwanej tańcem gniewu, przed którą nie było obrony. Największym mistrzem techniki tańca gniewu był pan Tokiasa Yarikawa. Lud go uwielbiał, jednak zazdrościł on potęgi klanu Shimurów. Próbował przejąć władzę, wzniecając krwawy bunt, który pochłonął wiele ofiar. Ojciec i bracia pana Shimury zginęli z powodu tańca gniewu Yarikawy. Ale dzięki pomocy klanu Sakajów, Shimura stłumił bunt i ściął pana Yarikawę. Nim zginął, zdrajca poprzysiągł pomścić swój podbity lud z zagrobu. Ludzie składają teraz ofiary jego duchowi w kapliczkach w ruinach starej Yarikawy. Proszą o to, by ich wrogowie zginęli, a duch zemsty Yarikawy odpowiada im tańcem gniewu. Tańce gniewu. Wierzycie, że to duch zabił tych ludzi? To byli kupcy znani z oszukiwania klientów. Wzbogacali się na przekrętach. Ktoś modlił się o ich śmierć. Ołtarze są pełne ofiar dla ducha. Próśb o krwawą zemstę. Jak znajdę te ołtarze? Ludzie palą garść słomy i płatków kwiatów, aby powstał dym. W ten sposób duchy słyszą modły. Spoglądaj w niebo, mój panie. Halo? Widzę żółte LEDy, które powinny być białe tylko. Duch zemsty Yarikawy. Uważaj. Dobra. Lud Yarikawy nie zapomniał roli, jaką miał twój klan w ich upadku. To było dawno temu. Nie dla nich. Poszukaj białego dymu w starej Yarikawie. Dobra. No jak ładnie skoczył. To idziemy szukać dymu. Halo dymy! Mgła czy dymy? Nie wiem, ale idę tu w górę. Pyk! Pyk! Okej. Biały dym, nie czarny. Biały dym. O, jest. Ofiara dla ducha? Widzę, to będzie iść. Oczywiście, przypominam, lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, zapraszam na Twitcha i zapraszam na Discorda. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkim, a na Discordzie się dzieje. Cały czas sobie tam rozmawiamy. Tą dymy. Na ducha zemsty Yarikawy. Ktoś zostawił wiadomość. Przeczytaj zwój. Heitaro to zdrajca naszego ludu, jest w pobliskim obozie, zakończ jego marny żywot. Żywot. Heitaro to zdrajca naszego ludu, jest w pobliskim obozie, zakończ jego marny żywot. To musi być obóz uchodźców. Czemu on czyta to, co ja czytam? Halo. A po co ci karta wielowalutowa? Pani Sakai, jak możemy pomóc? Który z was to Heitaro? Ja. Ktoś poprosił ducha zemsty. Na telefonie płacisz w złotówkach jak coś. Dlaczego to zrobił? To mongolski szpieg.
Wykrada się co noc na kilka godzin. Nie mówi, gdzie idzie. Nic złego nie zrobiłem. Jeśli pomagasz Mongołom, dowiem się. Nigdy bym tego nie zrobił. Proszę, udowodnię to. Niech wszystko wyzna, panie. Wyjaśnię, ale nie tutaj. Chodź. Dobra, no to gadaj. Pyk, 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 pyk. Idziemy, idziemy. Prowadź, chłopie. Śmierć. Lepiej teraz martw się mną. W przeciwieństwie do ducha istnieje. Ależ panie, widziałem go. Naprawdę? Gdzie? Na drodze. Trzech bandytów chciało mnie okraść. Duch poderżnął im gardła i zniknął. Będę kichał. Tu przychodzę nocą, panie. Jednak nie. Grób. Kogo tu pochowano? Miał na imię Tojiro. Byliśmy blisko. Ale jego żona i rodzina są w obozie. Nie mogę go odwiedzać, jednocześnie ich nie raniąc. Rozumiem. Ale ludzie w obozie nie rozumieją i się boją. To nie jest bezpieczne. Gdzie powinienem iść? Udaj się do Ariake. Szybko, zanim będzie za późno. Okej, tak zrobimy. Poszukaj białego dymu w starej Ariakawie. Jest ich więcej, tak? Wespniem. Dobre. Wespnęliśmy się. Co to było? Ten koń jest magiczny, no. Nobu tak nie robił. Biedny Nobu. Szukamy dyma. O, widzę tam dyma. Dowiedzmy się czegoś o tym duchu magicznym. Są dymy. I kolejne zlecenie dla ducha tamtego. Ktoś zostawił wiadomość dla ducha zemsty Ariakawy. Trochę nam podpierdziela przydomek, że duch. Przeczyta mi pewnie, nie? Mongołowie zniewalają nasz lud. Ich obóz jest w pobliżu rzeki Kusi, niedaleko ołtarzu. Zniszcz ich. To moja walka, nie ducha. W tę stronę. Ten obóz? O! On już porobił. Duch wyrżnął konie. Czemu konie? Co one komu zrobiły? Tarczownicy. Do ich zabicia potrzeba wielkich umiejętności. A ja takowe mam. Wypuść mnie! Proszę, panie! Spokojnie, uwolnię cię. Nie Mongołowie. Nasi. Dlaczego ich zabito? No właśnie. Powiedz, co się stało. Duch. Nikogo nie oszczędził. Potem odszedł. Myślałem, że zginę w tej klatce. Kim byli ci z Mongołami? To oni mnie im sprzedali. Jesteś wolny. Idź. Dzięki ci. Duch odszedł. Może do innego ołtarza? Kurna, kolejny ołtarz. Weź, no już dwa znalazłem, teraz trzeci to będzie patola, żeby znaleźć, jak znam siebie. No ale tak w sumie to zazwyczaj w kółko to trzeba latać, żeby to znaleźć. Zobaczymy. Tak zauważyłem, bo byłem tutaj gdzieś. Teraz idę tu. Dobra, zobaczymy. To jest coś tam. Co to jest? I zbrojenie już. A, to jest po tych Mongołach, nieważne. Tu wokół zobaczymy. Tam widzę dyma. Dobra, lecimy na dymy. Mongolskie artefakty, come back, come back. 14 z 50. Zobaczymy, co tu mają.
Mają, mają. Kolejny ołtarz dla ducha. Jeśli była tu wiadomość, duch już ją przejął. Bitwa. Zabierz wiadomość. Daleko. Gdzie? Nie, z buta już? To z buta, co? To 20 metrów. Tę stronę dokładnie, okej. Oj! Dobrze, że żyje, nie? Rzadko się zdarza. Pyk, 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 pyk. Przez tę szczelinę chyba da się przejść. O! Ktoś tu mieszkał bardzo długi czas. Ofiary z ołtarzy dla ducha. Mamy coś. Nosił go samuraj Yarikawy. Kaka kask. Cały w pchłach. Dobra. Sztandar klanu Yarikawów. Przecież to miejscówka ducha, mordo. Pisał to ktoś uczony. Ale to istny bełkot. Coś o ocaleniu pana Yarikawy. Czy któryś samuraj z klanu Yarikawy przeżył? Muszę wiedzieć, kto to jest. Poszukam kolejnej ofiary z ołtarza. Kurna, jeszcze? Nie można u niego w domku poczekać? Chłopie, no. Myśl. Kolejne dymy, kolejne dymy. Dobra, dobra, dobra. Prytum, prytum. Mam nadzieję, że to nie jest dym, który już widziałem, ale chyba nie. One się chyba gaszą. Kolejny ołtarz dla ducha. Pan Sakai to ostatni ze swego klanu. Służy kundlowi imieniem Shimura. Poprowadź go do ogrodu bogów, aby ujrzeli jego śmierć. Modlitwa do ducha o moją śmierć. Pójdę do ogrodu bogów i to zakończę. Tak będzie. Pokaż mi, jak się tańczy. Do ogrodu bogów. Tamte 20 metrów to się przejdę, no. Somewhere here. Myślę, że tam jest gość jakiś. Tutaj są Panie ludzie. Sakai. Powiedz, gdzie znajdę ogród bogów. Jesteś blisko. Szukaj posągów naszych bogów, stworzonych przez rzeźbiarza Dzonkaku. Strzegą ogrodu. Aha. Szukaj posągów bogów. No to obstawiam, że tam się tak błyszczy, że innej opcji nie ma. A, tam jest dymek. No to też tak. Duch! Był tu przed chwilą! I tu będziemy walczyć. No to... To musi być ich ogród. Ołtarz. Ani śladu ducha. No nie gadaj, że to jeszcze nie tu. Wyścig dla mnie. Przyszła po ciebie zemsta Yarikawy. Przyszła po ciebie zemsta Yarikawy. Aha. A co więc to, co ty to? Jesteś duchem? Jestem wiatrem, który rozwiewa popioły. A to jestem baba. Jestem zemstą Yarikawy. Zabijasz techniką, która umarła wraz z klanem zdrajców. Kim jesteś? Córką samuraja? Przetrwałaś rebelię?
Nikt nie przetrwał. Gapie przyszli. Teraz to kraina duchów. No dobra, to walczmy. Sam będę używał tego i on to zhejtował właśnie. Kto kazał ci mnie zabić? Koniejący ci się chłopi. Kupcy, którzy uśmiechają się, gdy im płacisz. Cała Yarikawa modli się o śmierć klanu Sakajów i Himurów. Nie wszyscy. Niektórzy przebaczają. Z rozpaczą proszą o zemstę. Więc ja zapewnię im spokój. Dobra, dobra. Ja tobie też. Spokojny spoczynek. Racz im dać, panie. Dobra, easy. Widzę, jak się ruszasz. Yarikawa będzie ci grobem. Nie ma, babo. Nie będzie mnie bab przebił. Oui, kurna, i znowu żabka. Oni chcą mi dawać pieniędzy. Co ty robisz? Uczę się. Zabijam cię. Wiem, jak cię pokonać. Nie, ty zginiesz. Jutasz mi tralala. Ale gniew zasłonił ci prawdziwego wroga. Taniec gniewu należy teraz do mnie. Wykorzystam go jak należy. Tak będzie. Nice. Szybko się tego nauczyłem, nie powiem. Dobra, taniec gniewu is mine. Whatever, dobra. To idziemy od razu do Noria. Jego historię kontynuować, żeby nie przedłużać. I klikamy w linki od żabki na czacie, czacik. Kochanie, wy moje. Wszyscy, całe, prawie nikt. Oj. Very well. Do pana Noria. Jego historia jest też ważna. Panie Sakaj, jeszcze raz. Dziękuję. No nie ma problemu. Nie wiem za co, ale nie ma problemu. Dobra, idźmy, że tu. Jeśli pozwolisz, wzmocnię twój pancerz. Zbroja klanu Sakajów. No już prawie. Zbroja Kenseya. Cześć Maja, dzień dobry. Broń ducha zadają. Ej, to jest dobre, jak się podróżuje. Zarąbiste nawet. To zapewni ci ochronę. Mam teraz tą zbroję na sobie. Zbroja wędrowca, okej. Okay. Jak tyle więcej tej mgły wojny znika, to... Norio. Martwiliśmy się o Hociego. Potrzeba im wytchnienia. W dzisiejszych czasach to rzadkość. Tak, to będzie na YouTubie. Kiedyś byłem jak oni. Nie jestem tym, kim byłem od czasu Komody. Strasznie tam było? W Komodzie? Tak. Wszyscy zginęli. Plaża była jak błoto nasiąknięta. Twój przyjaciel wbija dobrze na streamka i na Discorda również. Dobrze, że tego nie widziałeś. Jechaliśmy na południe. Całą noc. Spowolniła nas burza. Mieliśmy przespać się na farmie. Obudziły mnie krzyki. Chata stała w płomieniach. To Mongołowie. Zabrali nas w kajdanach. No klucha. A potem? Szkoda, że nie zginąłem w boju. Chyba wiem, gdzie jest Hoci. Ty gadasz. Chcesz ruszać? Tak. Ruszamy.
O Jezu, jaki brzydal. Trzy działania, trzy iluzje. No co Kaman? On chce przekazać. Dokąd się udamy? Do obozu na wybrzeżu. Mongolskie statki zabierają stamtąd zapasy i jeńców. Jeśli go zabiorą, stracimy go. Panie Sakai, gdy będzie po wszystkim, co zrobisz? Nie wiem. Trudno powrócić do domu, jak gdyby nigdy nic. Tak samo myślę o śmierci. To prawda. Przez większość życia wiedziałem, co robić. Podążać ośmioraką ścieżką. Założyć rodzinę. Służyć świątyni. Nadal możesz to robić. Przystałem do świątyni z powodu brata. Zawsze sobie wyobrażałem, że nasze dzieci będą razem dorastać. Nasze żony się zaprzyjaźnią. Mongołowie nie zabrali nam wszystkiego. Kiedyś odejdą. Masz przed sobą całe życie. Nie czuję, by należało tylko do mnie. Masz słownik do włoskiego, co? I innych poległych. Myślisz w ten sposób o samurajach z Komody? Czujesz się im to winny? Samuraj nigdy nie żyje tylko dla siebie. Nie wyobrażam sobie, jakie to trudne. Już od dziecka nosiłem nazwisko Sakai. Nie kwestionowałem tego. A teraz kwestionujesz? Nie wiem. Czuję się, jakby życie przed inwazją przydarzyło się komuś innemu. Albo w dzieciństwie. Coś tu nie jest. Za 20 lat tak samo pomyślisz o tej chwili. Panie Sakai. O, misjonora. Wspominałem, że Hoci nie znosi przemocy, prawda? Mówiłeś, że nie zgadzał się z mnichami. Nienawidzi wszelkiej broni. Zbliżamy się do obozu. Zaraz będzie, zejdźmy z koni. Idźmy już pieszo. Mongolski strażnik! Na niego! Wyciągać broń! Come on! O Jezu! Zagapiłem się. Musimy porządnie się rozejrzeć. Może z tego spichlerza. Uuu, jakie fajne! To chciałem. O ta ta ra ta ta ta. Jak tam na górę wejść? Ta ta ra ta ta. A skurcz, zastanowię się, jeszcze go tutaj nie ma na Twitchu i jeszcze go chłopa nie poznałem, tak nie ma, nie? Musimy znaleźć Hociego. Mongołowie kogoś tam trzymają. To Hoci, na pewno. Jeśli pójdę sam, mogę się przemknąć między Mongołami. Teraz będzie uczone do egzaminu, ale słownik przecież masz Google'a na przykład, nie? Wystrzelę z niego, narobię zamieszania. A ja uwolnię Hociego. Lan całkiem w cipkę. W pytkę. Spotkamy się tam. W razie czego nie czekajcie. Zabierz Hociego do wioski. Ja sobie poradzę. Tak będzie. Spotkajmy się ponownie w Akasimie. Odpal działo sygnałowe. Znajdę Hociego. Szukaj ukojenia w Amitabie, panie. A, Maja, że w takim sensie chcesz mieć w klasie jeszcze, okej. Okay. Dzień, strój. I teraz tak, trzeba zmienić. Zbroja klanu Sakajów. Tak jest. Wow, Sepcia 224. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w gronie ulanych. Zapraszam na serwerek. A teraz musisz poczekać, bo jeszcze leci odcinek. Uwolni Hociego. A tak po prostu, nie mogę się z nimi lać, nie? To twój kolega, no i świetnie. Tam 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 tam. Nie widział mnie, nie widział mnie, nie widział mnie. Widzisz, to nie zauważył. Dobra robota, przyjaciel. To wywoła zamieszanie. Ej, ale beka nie zauważył. Cieszę się, że swojego kolegę przeprowadziłeś. Bardzo mi miło. Trzeba. Chuj! Yeah.
Ui, pyk. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. O, czekaj, bo... Dobra, gościu, musisz poczekać chwilę, temu muszę jebnąć. I dobra, i teraz temu. Elegancko. Już jeszcze? Po kolei. Co on się przestraszył, czy co? Ratuj, Alispir jest? Alispir jest. Cudownie. Co się dzieje? Kim jest? Kim jesteś? Przyjacielem, chodźmy. Nie mogę. Mongołowie wysyłają mnie do cedrowej świątyni. Ludzie potrzebują tam znachorów. Koniecznie. Nie ma na to czasu. Przykro mi, ale muszę tu zostać. Jak to? Chopie. Jin, chodzi. Norio? Co ty tu robisz? Wystrzał ściągnął pobliską bandę. Zaraz tu będą. Niech to. Zostań z tyłu, chodzi. Obronimy cię. Norio. O tak. Dobra. Ochroń go przed Mongołami. No. Czy mnie widzieli? Chyba mnie widzieli. O! O! Dryp turbo! Raz. Dwa. Gdzieś jeszcze jesteście? O, tu. Trzy. Pięknie. Let's talk. Inni są z tobą, Norio? Będzie nas. Wszyscy zginęli. Zostałem sam. Przykro mi. Chciałbym zakończyć ten rozlew krwi. Mongołowie mnie szukali. Poddałem się, żeby ratować innych. Skąd wiedzieli, że cię znajdą? Słyszeli, że jestem w Akashimie. Miałem wrócić. Trzeba zaakceptuj regulamin na Discordzie. Ileś rannych. Chcesz opatrywać rany wrogów? Mongołowie, Japończycy. Czy zaśleć? A ja nie wiem. Nie bez powodu. Czy to znaczy, że świątynia upadła? Nie wiem. Norio, wróć z Chocim do wioski, nim pojawią się posiłki. Będą chcieli zemsty. Razem zaplanujemy obronę. Damy radę, ty się nie martw. O! I tym obronnym akcentem dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Twitch i Discord. Także do zobaczenia w następnym odcinku. A to już jutro. Także see ya!